Cześć, Doma z tej strony. Dużo osób, robiąc hybrydy, zastanawia się, gdzie jest zawsze bezpiecznik zabezpieczający akumulatory. Tu na przykładzie pokażę Wam akurat modelu Chrysler Pacifica 2020 rok. To jest elektryk hybryda. Gdzie znajduje się bezpiecznik? Akumulator jest z tyłu, z lewej strony w bagażniku. Tutaj akurat mam rozebrane, ale on się znajduje tutaj. To jest akumulator. Ten standardowy. Bezpiecznik do hybrydy znajduje się pod nogami pasażerów siedzących z tyłu. Podnosicie tu dywanik. O, jest taka klapka. Czekajcie. Jest tu klapka na cztery śrubki, takie wkręty, kluczyk, siódemeczka. Odkręcacie cztery śrubki. Czekajcie, kamerę muszę. O, podnosicie i macie bezpiecznik od hybrydy. Jego się tu odblokowywuje. Trzeba wcisnąć ząbek, podnieść wajchę do góry. Tylko teraz jedną ręką tego nie zrobię. Wyjmujecie po wypięciu tego ząbka, ta wajcha jest tu na dole, podnosicie wajchę, wysuwacie i główny bezpiecznik od tej hybrydy jest wyjęty. Tu jest taki ząbek, jak to jest zapięte, o, trzeba wcisnąć, wajcha do góry, kurde, o, pyk i jest odblokowany. I macie w ten sposób odłączone całą elektronikę, zabezpieczony samochód przed tym, żeby przy ewentualnym spawaniu czy innych pracach związanych, nie wiem, z blacharstwem, z czymś, co może uszkodzić hybrydę. Także to jest zabezpieczenie. Znajduje się z tyłu, między siedzeniami, pod nogami pasażerów siedzących z tyłu. Dzięki. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam, Doma.